Lodowisko w stolicy Węgier w Budapeszcie było areną tysięcznego jubileuszowego meczu hokejowej reprezentacji Polski, a w tym spotkaniu polskich Orłów po raz pierwszy poprowadził Jacek Płachta, nowy selekcjoner naszej reprezentacji. 3-2 właśnie wygrana z rywalem, z którym zagracie podczas kwietniowych Mistrzostw Świata. Nic chyba tylko się cieszyć po takim debiucie. No na pewno zwycięstwo cieszy, no ale w naszej grze jeszcze, tak jak powiedziałem, że było trochę niepewności, było trochę parę błędów, ale wiemy teraz, że musimy nad tym pracować, wiemy, że czeka nas bardzo dużo ciężkiej pracy, no ale na pewno cieszy no zwycięstwo. Jest to też przeciwnik, z którym zmierzymy się na pierwszym meczu Mistrzostw Świata, więc jakiś tam psychologiczny plus dla nas, ale tak jak powiedziałem, dużo ciężkiej pracy jeszcze przed nami. Przez ostatni rok był pan asystentem Igora Zacharkina, teraz tego rosyjskiego szkoleniowca nie ma już w reprezentacji, to pan przejął te stery. Ten stres już minął? Znaczy, no, nie wierzę, że go nie było. No, na pewno był stres, ale stres nie jest taki najgorszy, bo są zawsze emocje, a ten hokej to są emocje. No. Mamy drużynę, z którą pracujemy, która chce grać, która chce pracować i to jest najważniejsze. No. Ja myślę, że dzisiaj zaczęliśmy pierwszy mecz, może nikt nie liczył, że wygramy, no, ale myśmy chcieli na pewno przy tym tysięcznym meczu zrobić niespodziankę. Ja myślę, że nam się to udało. Nie wierzę, że nie ma pan marzeń. Marzeń związanych właśnie już z Mistrzostwami Świata w Krakowie i wynikiem polskiej kadry. No nie wiem, ktoś to powiedział, że to się zaczyna od marzeń właśnie. Zwycięstwo można zacząć zawsze od, albo jakieś tam marzenia trzeba mieć, bo ja myślę, że to się wszystko od marzeń zaczyna, no ale tak jak powiedziałem, no ciężka praca jeszcze raz, no. Już musimy myśleć do przodu, no. To co teraz było jest wszystko fajne, zwycięstwo, ale tak jak powiedziałem, dużo pracy jeszcze przed nami. Ale mówi pan, marzyć trzeba i gdzieś te marzenia są. W takim razie jakie? Pozycja w dwójce? Nie, no wie pan co, ja powiedziałem, mówię, my na razie chcemy budować, my chcemy być z dnia na dzień lepsi, lepiej grać, a teraz jeszcze mamy trochę czasu do tych mistrzostw, ale musimy patrzeć co teraz, żeby wziąć te pozytywne rzeczy, żeby w kwietniu, można powiedzieć, zrobić niespodziankę, bo jesteśmy w stanie, pokazaliśmy, że umiemy grać hokej, pokazaliśmy, że jest drużyna, która ma charakter, która ma serce, która chce walczyć i to jest najważniejsze. Jeśli spojrzymy na światowy ranking, to Polska plasuje się na 26. miejscu, najwyżej Włosi, Kazachstan. Jest się z kim bić, z kim będzie najtrudniej o zwycięstwo? Albo inaczej, kto jest faworytem tak naprawdę w tej stawce? Nie wiem, no to jest ciężko powiedzieć, jest to grupa, nie wiem, 6 drużyn i 2 awansują. Te ostatnie lata pokazywały, że wszystko się może zdarzyć po prostu, że 2 awansują, 1 spada, więc jest, każdy mecz jest ważny. Ja myślę, że nie ma takiego zdecydowanego faworyta, ale ja myślę, że te drużyny, które grały jednak w elicie w tamtym roku, jednak jakiś tam plus mają, bo jednak ogrywali się z lepszymi przeciwnikami. Ja myślę, że to jest też jakieś tam ważne. No. Ale my chcemy, tak jak powiedziałem, no, chcemy walczyć, będziemy walczyć na pewno, bo jest drużyna, która chce coś osiągnąć, a ja nie mogę zagwarantować tego. Zagwarantować mogę to, że wyjdziemy na każdy mecz i damy z siebie wszystko. Dziękuję bardzo. Tyle specjalnie dla PZHL TV. Jacek Płachta, selekcjoner hokejowej reprezentacji Polski.